hej, jak mogliśmy dzisiaj przeczytać na twitterowym profilu rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dzisiaj w Warszawie, to znaczy 7 lipca, Michała N., podejrzanego o propagowanie komunizmu. Chodzi oczywiście o dobrze wam prawdopodobnie znanego towarzysza Michała, co potwierdził portal Odrodzenie Komunizmu. Niestety nie mogę chyba pokazać screena z ich informacji na ten temat, gdyż tam pada jego nazwisko, a przyznam, że nie jestem w tym momencie pewien, czy możemy go na ten moment używać w mediach. Natomiast na stronie gov.pl możemy przeczytać, że Agencja Bezpieczeństwa zatrzymała Michała N., podejrzanego o propagowanie totalitaryzmu. Michał N. prowadzi na jednym z portali społecznościowych kanał o charakterze ekstremistycznym. Propaguje na nim ustrój komunistyczny, nawołując do totalitarnych praktyk i metod działania. Zatrzymany nawołuje do budowy w Polsce państwa komunistycznego i wzywa do rewolucji. W swoich apelach nawoływał również m.in. do niszczenia pomników żołnierzy wyklętych i pomnika Romana Dmowskiego, a także do prowadzenia ataków na księży i przedsiębiorców. W swoich odezwach Michał N. wzywa do mordowania i torturowania żołnierzy Wojska Polskiego pełniących misje zagraniczne, wychwala politykę Stalina i Feliksa Dzierżyńskiego, a także wzywał do ich naśladowania. Treści tworzone przez Michała N. zawierają również pochwałę ataku ZSRR na Polskę w roku 1939, Michał nazwał atak interwencją humanitarną, a także pochwałę zbrodni katyńskiej. W jednym z nagrań padają słowa, przeczytajcie sobie to sami, uczniowie Dzierżyńskiego wyczyścili kraj z chwastów. Michał przekonywał też o niemieckiej odpowiedzialności za ludobójstwa na Polakach z 1940 roku w Katyniu. Zatem widzimy, że nie chodzi tutaj tylko o poglądy czy o wyrażanie ich, ale również o nawoływanie do przemocy i ataków na konkretne osoby, czy też niszczenia mienia. Tak się jednak składa, że pan Michał został też bardzo szybko wypuszczony, to znaczy oczekuje w tym momencie na kolejne przesłuchanie i może oczekiwać na to u siebie w miejscu, gdzie przebywa. Natomiast można sobie przy tym wszystkim zadać pytanie, skąd w ogóle Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wiedziała, że pan Michał, który w ogóle nie mieszka w Polsce, akurat tego dnia będzie w Warszawie i skąd wiedziała, gdzie dokładnie go szukać. I jak się dowiadujemy z samej informacji zamieszczonej przez pana Michała, nakaz jego aresztowania został wydany wczoraj, bezpośrednio po tym, jak opublikował on film, w którym poinformował swoich widzów, że jest w Warszawie i nawet powiedział, pod jakim adresem się zatrzymał. I okazało się, że ABW pana Michała ogląda jako potencjalnego twórcę ekstremistycznego, ponieważ powiedział, że zatrzymał się u swojej mamy, która jest posłanką, więc prawdopodobnie służby mają jej adres. Zapraszam też do pisania, czy waszym zdaniem zatrzymanie Michała jest w ogóle zasadne i ja nie pytam tutaj w świetle obowiązującego prawa, bo jeżeli kojarzycie moje zdanie na ten temat, to samo wyrażanie poglądów, nawet patologicznych, moim zdaniem absolutnie nie powinno być karalne samo w sobie, tylko pytam o to w kontekście tego, czy pomijając nawet to czy przypadkiem wystąpienia pana Michała w nich nie jest widoczne jednak nawoływanie do przemocy i do przestępstw. No i to tyle. Chciałem tylko przekazać wam to info, bo mam wrażenie, że wielu z was może być tym zainteresowana. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.